Cześć, dzień dobry, hello, buongiorno, Andrzej Stebelski z Słupsk. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z nowościami, które pojawią się w sklepie Popmaster Record Show w Słupsku oraz pojawiły się już na stronie internetowej www.popmaster.pl. Nowości mówiąc, to mam na myśli nowe rzeczy, znaczy mam na myśli nowe płyty, które, znaczy nowe stare płyty, tak, czyli vintage płyty, ale jako nowe na sklepie, które kiedyś były, może jeszcze nigdy nie były, ale teraz już są. A zaczynamy. Aha, i wszystkie płyty, które przede mną leżą, to na 45 obrotach. Wszystkie płytki to wydawnictwo Tompress, Krajowa Agencja Wydawnicza Tompress i właśnie płyty, które ona w międzyczasie w latach 80. wypuszczała. Kasa chorych, pieniądze to nie wszystko. A na drugiej stronie przed nami drzwi zamknięte. Urszula Budka Suflera, Bogowie i Demony na stronie B, a na stronie A Luz Blues w niebie same dziury. Tu mamy do czynienia z Izabelą Trojanowską, zespołem Stalowy Bagaż, Pieśń o Cegle, Czysty Zysk na tej stronie, a na stronie A mamy Przyda się do kartoteki, Na bohaterów popyt minął, epka, czyli singiel na 33 obrotach, wydłużone granie, dlatego 4 utwory na płycie. Zielono mi, kurde, niedobrze. Perfekt, Moja magiczna różdżka i Perfekt, idź precz. Mówi o tym, że zielono mi na green screenie kiepsko, to wygląda bardzo źle. Kasa chorych, Szalona Baśka. Kasa chorych, Blues chorego. To już wszystko na www.popmaster.pl. Lady Punk, mniej niż zero. Lady Punk pokręciło mi się w głowie od wydarzeń i od dat. Może wreszcie ktoś mi powie, kto zwariował. Ja czy świat? Porterbird, Aggression na stronie drugiej i Fixin, strona pierwsza. Tu nie ma okładeczki, a okładeczki nie ma do płyty Budki Suflera, Memu Miastu na do widzenia z jednej strony, a z drugiej strony za ostatni grosz. Urszula i Budka Suflera, Bogowie i Demony i Luz Blues w niebie same dziury. To jest drugi singielek. Mamy teraz Lombard, Dwa Słowa, Dwa Światy na stronie B, a na stronie A Atlantyk, Ocean Gorący. Ciężko się czyta, jak nie ma srebrnej farby, no ale było tak, a nie inaczej. Nie stać było, znaczy nie było dewiz, dolarów. Deserter, Szara Rzeczywistość, Wojna Głupców na stronie B, a na stronie A Ku Przyszłości i Spytaj Milicjanta. Epka, następna epka. Tompress wydał Krzak, masz Karon na stronie B i Czakuś, strona A. Teraz mamy Wanda i Banda, Hi-Fi, strona A, a na stronie B Nie będę Julią. Teraz Rezerwat, Modlitwa o Więź, strona A, a na stronie B Nowy Świetlny Plan. Republika, Kombinat, Bez Kombinowania i Gadające Głowy. Ozzy, Budzi mnie bicie serca, strona B, a na stronie A Obcy Raj, Obce Miasto. Kapitan Nemo, Twoja Lorelai na stronie A, a na stronie B Zimne Kino. Izabela Trojanowska, Nic Naprawdę, a na drugiej stronie Brylanty, Bażanty. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy Ryszard Sekitowicz, Kawalkado, Opus 1983 i Odrzucony Narzeczony. To Ryszard Sekitowicz, Sygi, Klaus Mittwoch, Ogniowe Szczelby i Śmielej. Większość płyt w kopertach Tompressu. Budgie, She Used Me Up i na stronie A I Turn to Stone. Peck Krzak, Kansas, Kawa Blues, a na tej stronie, czyli na stronie pierwszej, Ściepka i Drzewo Oliwne, czyli następna epka. Cztery kawałeczki na płycie. Lady Punk, Mała Lady Punk i Minus 10 w Rio. Budka Suflera, Secret, chciałem powiedzieć, Motyw z Jasnorzewskiej na drugiej stronie. Manam, Electro Spyro kontra Zanzara
na drugiej stronie, a na pierwszej stronie kocham cię, kochanie moje. Kombi, tanie w słońcu i królowie życia. Zazwyczaj w zielonej okładce to jest. Mam chyba parę sztuk w zielonej okładce, ale na szczęście dzisiaj w takiej okładce, także nie ma wpływu na green screen. Okej, okay. Brygada Kryzys, the real one, a na drugiej stronie mamy Centrala. Tu mamy Azyl P, o ile pamiętam. Chyba umieram. Na drugiej stronie twoje życie. Widzicie, co tu pisze? Tak. Dyskoteka retro. Azyl P, dyskoteka retro. No fantastycznie. Okej. Okay. Janeczko i trzeci oddech kapczuchy, stowarzyszeniem grupy Winda, kombajnista. To ja, Manitou. Na drugiej stronie mamy pytania syna poety, tankuj do pełna. Kto dzisiaj do pełna tankuje? Kiedyś to faktycznie, jak na kartki było, a jeszcze lewe kartki ktoś miał, no tankował ile się dało. TSA, zwierzenia Contestadora i 51. Niestety uszkodzona okładeczka. Marek Biliński, ucieczka z tropiku. Na jednej stronie, a na drugiej stronie już nie pamiętam. Na drugiej stronie mamy Dom w Dolinie Mgieł. Jeszcze nam pozostało Franek Kimono, Disc Jockey i Franek Kimono, Bruce Lee, Karate Mistrz, John Mayall, Heart Going Up i Sweet Honey Bee, Lady Punk, wciąż bardziej obcy i Zamki z piasku, zdaje się, nie, Lady Punk, to inna płyta Lady Punk sprzedana, którą już wam pokazywałem, Republika Sexy Doll i Układ Sił. I to na tyle, tą presję na tyle, 7 cali. Zapraszam do następnego filmu, który niebawem. Wreszcie chyba czas na kolędy i na piosenki świąteczne. Niekoniecznie do końca polskie, bo i Presley i jeszcze coś się pojawi. Na razie, trzymajcie się, hej!